Patrol zauważył Legniczanina, który, jak relacjonują policjanci, zaczął się dziwnie zachowywać. Postanowili go skontrolować. Najpierw zapytali jednak, czy ma przy sobie zakazane substancje. Mężczyzna zaprzeczył, po czym dokonali kontroli osobistej i z jednej z kieszeni w kurtki znaleźli paczkę po papierosach, a w niej były dwa zawiniątka. W jednym zawiniątku znajdował się susz roślinny, a w drugim biała spożkowana substancja. Badanie potwierdziło, że były to metamfetamina i marihuana, a ich właściciel okazał się poszukiwanym do odbycia tymczasowego aresztu. Teraz grozi mu roczny pobyt w więzieniu.